trombita, jeżeli to jest instrument, to na takim instrumencie najprawdopodobniej można coś zagrać. No, na takim instrumencie z reguły grało się różnego typu sygnały, które coś tam znaczyły, lub no nie znaczyły nic. Ja właściwie mogę taki sygnał zadąć. Ale najpierw opowiedzmy o historii instrumentu, o rodzinie trombitów. Trombit. Rodzina trombit, no pasterski instrument występujący w Karpatach, ale nie tylko, bo również pojawia się ten instrument w Alpach. Także taka trąba wyciosana z jednego kawałka drzewa. Jest z jednej strony jest tak zwany zrobiony roztrąb. Z drugiej strony mamy przygotowane miejsce na tak zwany ustnik. To jest akurat drzewo świerkowe. No i już tak powiem, trombity mogą grać w konkretnych tonacjach. Jeżeli robi je fachowiec, to one po prostu grają w B-dur, w C-dur, w D-dur, w E-dur, w F-dur. Ta moja gra akurat w B-dur, my te instrumenty wozimy no niemalże po całym świecie. Mamy i takie trombity 4,5 metrowe, 3 metrowe, no ta jest praktycznie 2,5 metrowa gdzieś tak, pira z oko na oko. Czy więcej? Wygląda jak 2,70. 2,70. Czyli malutki trąbic. Tak, mała trąbitka. No instrument, tak jak powiedziałem, pasterski, czyli pasterze gdzieś tam na hali wypasając łowiecki i barany, prawda? No dawali różne sygnały innym bacom, którzy siedzieli gdzieś na jakieś innych polanach, na innych wiejescach, że na przykład idzie niedźwiedź, albo idą wilki, albo idzie jakieś inne zagrożenie, albo mieli jakieś takie umówione sygnały, panowie, zbieramy się na imprezkę wieczorem, nie wiem, tak. No to teraz zagrajmy może utwór pod tytułem Idzie niedźwiedź. Idzie niedźwiedź?